Cześć. Witam. Ja bym ci chciał zadać 11 pytań i jedno dodatkowe pytanie. No to słucham. Masz kontuzję. Jak się czułeś, kiedy dowiedziałeś się, że nie pojedziesz na kadrę? Właśnie, moja reakcja na to była trochę przesadzona, bo schodziłem i te emocje były wtedy takie mieszane i bardzo chciałem po prostu jechać po tym czasie, w którym mnie nie było na zgrupowanie. No i wiedziałem już schodząc, że nie pojadę po prostu, no ale już na chłodno w szatni wiedziałem też, że czasem tak po prostu jest. No, ja jestem też bardzo wierzącym człowiekiem i uważam, że trzeba wszystko oddawać w ręce Boga i Bóg czasami ma lepszy plan dla nas po prostu na to i ja się z tym pogodziłem bardzo szybko i już moje myśli w szatni były ukierunkowane na rehabilitację, żeby wrócić na następny mecz ligowy. Czy wiesz, jaka jest twoja wartość rynkowa? Wiem, jaka kiedyś była, a teraz nie wiem. Teraz pewnie jest zaniżona, ale no nie, myślę, że pewnie jest 1 300 000. Jest 1 200 000 euro. No, to blisko. Ale nikt by mnie nie puścił za tyle. Jaka jest twoja najbardziej zapamiętana bramka przez ciebie? Ja dużo nie strzeliłem bramek, co prawda, ale najbardziej chyba pamiętam, najbardziej takie wzniosłe emocje towarzyszyły mi, jak strzeliłem pierwszą bramkę na Bułgarskiej z Rakowem Częstochowa i pobiegłem się cieszyć do mojego przyjaciela Skrzypy. I to jest taka bramka, którą zawsze chciałem strzelić. Na tej Bułgarskiej zawsze chciałem strzelić bramkę i ją strzeliłem wtedy i ona jest taka szczególna dla mnie. Podaj najlepszy skład trwającego sezonu według ciebie. Wow. Od bramki do... Ze wszystkich lig, wszyscy piłkarze. Tak. Oja, to ale pytanie ciężkie. Z przodu ze Stuttgartu Gyurasi, na prawej pomocy Sané z Bayernu, super gra teraz. Na lewej pomocy, on miał kontuzję teraz, ale ja bardzo lubię jaką gra, dlatego dam Viniciusza Juniora. Na dziesiątkę Sebastian Szymański. Teraz to. Super gra. 6-8, no to będzie Bellingham na pewno, wiadomo. Chociaż Bellingham gra bardziej na dziesiątce zaraz. No tak, no ale Seba go wygryzł. Bellingham trochę niżej zejdzie. Seba musi na 10 grać, musi strzelać bramki dla mnie, dla mojego zespołu. Na szóstce, kto na szóstce? Rodri. City. Chociaż ma kontuzję. Teraz, no ale to niedawno, bo jeszcze ostatnio oglądałem, to grał. I tak, od prawej obrony, kogo będą na prawą obronę? Hakimi. W środku obrony Rudiger. Lewy obrońca to na pewno Alfonso Davies. I na półlewym stoperze Diaz. No i w bramce, ja nie znam bramkarzy. To ja dam, muszę dać Szczęsny. I tyle. Podaj najlepszą jedenastkę w historii. A to będzie łatwiejsze chyba. No, to będzie tak. Ronaldinho, Messi, Ronaldo, Cristiano. Na 10 Neymar. W środku De Bruyne. I na 6 ja bym dał Modricza. Marcelo na lewej. Na prawej... Kurczę, ciężkie to jest zadanie. Filip Lam. W środku obrony bym dał Sergio Ramos. Piqué i na bramce Neuer chyba. Jaki był lub jest najlepszy piłkarz, z którym grałeś? Lewandowski. Siódme, czy grasz w FIFA? Gram w FIFA, ale nie tak dużo jak kiedyś, ale na przykład teraz złapałem zajawkę, stworzyłem sobie zawodnika mojego przyjaciela, Pieczarę. I sobie grałem karierę nim. Zaczął w Pogoni Szczecin, potem był w Ajaxie, w Milanie i w Barcelonie teraz gra. Taka ciekawostka. Jakim autem jeździsz? Mustangiem. Jak się motywujesz przed meczem? A ja właśnie przed meczami nie potrzebuję tak zbytnie motywacji. Ja potrzebuję raczej takiej spokojnej muzyki. Ja i tak jestem na co dzień bardzo przebodźcowany i zmotywowany do działania, więc ja przed meczem potrzebuję bardziej takiego uspokojenia się. Czy chciałbyś być kapitanem reprezentacji Polski? Wiadomo. Myślę, że każdy by chciał. Niektórzy nie chcieli. No ja nie wiem kto.
Myślę, że dużo zawodników by chciało i ja też na pewno chciałbym takiego zaszczytu kiedyś dostąpić. Jakbyś nie był piłkarzem, to kim chciałbyś być? No właśnie, ja widziałem wywiad z Thierrym Aurim jakiś i też dostał to pytanie i Thierry Aury powiedział, że gdyby nie był piłkarzem, to grałby w piłkę amatorską. I ja chyba też, gdybym nie był piłkarzem profesjonalnym, to bym po prostu grał na poziomie amatorskim i głównie tym bym żył, bo dla mnie piłka to jest taka rzecz, najważniejsza pasja i jak gram w piłkę, to się po prostu czuję najlepiej. Który piłkarz jest według ciebie najlepszy na świecie obecnie? No Bellingham. Obecnie przez ostatnie miesiące rzut Bellingham. I czy masz dla mnie jakieś pytanie? Teraz mnie zaskoczyłeś, ja nie mam takiego kajetu fajnego. No ja mam dla ciebie pytanie, na jakiej ty grasz pozycji? I jakby, czy uważasz, że ta pozycja zostanie, jak już dorośniesz, żebyś grał w piłkę profesjonalnie? Ja gram na pozycji numer 9. Dzięki za wywiad. Dziękuję. Wszystkiego dobrego i się widzimy kiedyś na boisku razem.